Boże, jak mnie głowa boli, Boże. Słuchaj, nie ma sensu dzwonić o tej porze. Kochany, prawdziwy lekarz powinien być o każdej porze i na każde wezwanie. Przecież człowiek największym dobrem. Kto to powiedział? Ty to powiedziałeś. Wiesz, popatrz, no. A poza tym po to Adolf 12 lat medycyny za społeczne pieniądze studiował, żeby ludziom pomagać. Ale przecież tutaj też mi chyba mogą pomóc. Tu pół dnia jęczysz, że cię głowa boli i co? I nic, znieczulica. Ani tabletki, ani popitki, ani dobrego słowa. A poza tym... Pacjent powinien mieć do lekarza zaufanie, a ja do Adolfa mam. Ale ty nie jesteś chory. I chwalić Boga. Jaki, że mogę skorzystać? Bardzo proszę. Jaki jest jego numer? Nie wiem, tu w książce jest tylko jeden Chromuleski, ale nie Adolf, tylko Józef. Te? Tak. No to co? A może nasz Adolf ma Adolf na drugie, bo się wstydzi mieć na pierwsze, a na pierwsze ma właśnie Józef i to będzie ten Józef, co jest w książce. No, no nie wiem. Nieważne, w każdym razie Adolf zawsze se plenił, potem poznamy, czy to on, czy ten drugi, Józef, kręcę. Zaraz, a co mu powiesz? Objawy mu twoje podam, że pragnienie masz, głowa cię boli, a poza tym blady jesteś jak razor. Jak kto? Jak razor, taka angielska postać historyczna. Razor blady. A. No. Tylko pamiętaj o tym szeplenieniu. Jasne, jak usłyszę takie proszę, mieszkanie prywatne, kto mówi, to walę w ciemno, no. Cicho. Halo? Dobry wieczór, czy mogę rozmawiać z panem doktorem Adolfem Chromulewskim? Chromuleskim! Nie! Chromuleskim! H jak halibut, ro jak robal, mul jak co? No jak mul! Mol się mówi. Cicho! Jak mul! Jak to, co to jest? Taka ćma, co w szafie żre! Jak to, co żre? To, co się da. U jednego karakułu, u drugiego kufajkę. Wszyscy przecież mają porówno. Tak. No. I Eskim. Jak Eskimos na przykład. Eskimos! Zwariować można. Normalny, podbiegunowy. W czapce, uszatce. Nie wiem, czy z karakułów. Nieważne. Teraz niech to pani wszystko złoży do kupy. Do kupy! Kujak! Uspokój się. Cicho. Złożyła pani? No i co wyszło? Jaki halibut? Chromuleski ma wyjść! Jak to za kogo? Za nikogo! Po złożeniu do kupy ma wyjść Chromuleski! No, wreszcie. Czy mogę z nim rozmawiać? Rozmawiać! Wcale na panią nie krzyczę, nie ma czego beczeć! Jak to, co chciałem? Rozmawiać chciałem! Dziękuję, czekam. Czekam! Kochany, z zawału dostaniesz, co tam się dzieje. Nic, babcia odebrała. Jaka babcia? Jaka babcia? Tam no. Nie ma prawa być żadnej babci. Numer się zgadza. Może w odwiedziny do niego starowinka przyjechała, no. Do wniusia kochanego. Teoretycznie mogła, ale nie sądzę. Cicho. Halo? Babcia! Znaczy, Adolf? Tu Pipek. Ty, filutku, jak to który? A ilu ty piepków teraz znasz? Co znaczy żadnego? Co on mówi? Że nie zna żadnego, dowcipa z jeden, albo powygłupia się ze mną chce, albo robić mu się nie chce. To nie do ciebie. Halo? Tak, proszę pani, mówi się. A co mają obchodzić, co się mówi, nie podsłuchiwać mi tu? Płacą pani za to? Te? A to przepraszam. Halo? No, myślałem, że nas rozłączyli. A więc, drogi Adolfie. Jak to jaki? Przecież wyraźnie mówię. Drogi! Co on mówi? Żebym go nie podsumowywał, że wcale nie jest taki drogi, inni biorą więcej w ogóle, kto ja jestem. Jak to, kto ja jestem? Tu Pipek. Starych kolegów już nie poznajesz, cymbale. Słuchaj, jak on siebie ma poznać, jak sznur popląta, zakręty są, nic nie widać. Boże, pomyłka? Co ja mówię, jak mnie głowa... Dobra, mnie nie nabierzesz. Powiedz, szczerzuja. No widzisz, szczerzuja ci wyszło. Seplenisz doktorku i numer się zgadza. No więc, drogi Adolfie. Kto, kretyn? Chwileczkę. Tylko bez poufałości ty łapi duchu. Co? I ty mnie też. I ja ciebie też. I ty się ode mnie też. Nie Adolf? No bo ja wiem, numer się zgadzał i seplenił. Chociaż powiedział, że Adolfa to załatwili w 45, a nasz Adolf dopiero w 46 się urodził. Może był wcześniak. Może Boże, był, no, nieważne. Co ja mówię, jak nie było, ale...